Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Fallout 1.5 Resurrection. Wybierzemy się z karawaną do Sedit, czemu nie? Może zgarniemy coś fajnego po drodze. 400 też wpadną. Nigdzie nam się nie śpieszy, ale dostaliśmy też kolejne zadania. Od szeryfa na przykład. A więc dobrze. Ja się odsunę w sumie, bo po to mam tą snajperkę. Jeżeli mnie ich trafią, oni mnie raczej nie. No, obraził się na mnie chyba. Let's go. O. To się musiało stać. No nie w krowę, kurwa, co ty? Dobry. Och, właśnie chciałem powiedzieć, fajnie jakby chociaż mieli steampaki. Bo już kurde tych broni tak nie uniesę. Praweda. O! Coś tam uniesę. Pistolet w sumie nie waży za dużo chyba. Bum. W ogóle ludzie odpowiedzialni za udźwiękowienie dwóch pierwszych Falloutów powinni dostać jakąś nagrodę. Tutaj nie chodzi tylko o muzykę, po prostu wszystkie te dźwięki tak pięknie działają, kurwa no. Wszystko jest takie fajne. Dobra, to lecimy dalej. A to była Fryderyka, karawana, dobra. No jak już tu jestem, to wiadomo, do sklepu po steampaki. Może w sumie powinienem sprzedać też te graty, co ja przy sobie noszę, bo ja je noszę taki, noszę i noszę i noszę i nie mogę następnej wziąć.
I zaraz wracamy do Korat oczywiście. Dobra, ten jest spoko, ma 5 steampaków nawet czasami. 3500. To te 500 będę musiał chyba dorzucić. Chyba, że masz kasę. Pokaż. 4200. 4000. Nieźle, nieźle. No to masz te 200. Albo po prostu. Cyk. Pójdę resztę gratów. Oni tam zresztą albo czekaj. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. My mają gówno kasy z reguły. Ale pójdę zobaczyć tutaj na dole morze. Na południu w sensie. Dlatego też, jeżeli zastanawiacie się czasami, czy wrócić do jakiejś starej, dobrej gierki, w którą graliście za dawno temu i kojarzy ona wam się dobrze, no to myślę, że to jest zawsze dobry pomysł. O ile to jest jeszcze gra, która was nie odrzuci swoim wyglądem teraz. Teraz, no. Bo większość tych gier takich 3D, to nam się wydawało, że one są ultra realistyczne wtedy, a jednak nie było tak wcale. Ale ta gra zawsze wygląda tak samo i wiecie... Dlatego no to jest patent na długowieczność grafiki, żeby zrobić ją taką rysunkową trochę, jakby komiksową czy coś takiego. To nie jest komiksowa, to jest taka komiksowa trochę, rysunkowa taka. Pikselowa po prostu, pikseloza taka, nie? Ale ma swój taki styl. 1300, kurwa. Może trochę amunicji jednak dokupię. Pokaż. Dobra. Do zobaczenia. No, ciekawe jakby ten mutant mi... On mówił, że duże bronie potrafi zmodyfikować. Może by mi tego pseudo-bozarka zmodyfikował, ale trzeba by dla niego specjalnie wieżyczki naprawić, a ja te wieżyczki będę musiał z nimi walczyć później przecież, bo moim wyborem na tą chwilę jest załatwić supermutantów, ale do tego potrzeba naprawdę kopa. Mieć. Co to za wędrowcy? Lovely. Wracamy do Korat odkrywać kolejne dzielnice. Jedną już żeśmy w zasadzie okrążyli całą. Popytaliśmy się ludzi, co jest grane. Tak, chyba tu w tym budynku jeszcze nie byłem, tylko... Czego ode mnie chcesz? Kim jesteś? Nazywam się Davis Caulfield, jestem właścicielem jedynego sklepu w Korat, czyli tego. No to co, kupujesz coś czy nie? Nie mam czasu na pogaduszki, zależy co oferujesz. Sprzedaję rzeczy wszelkiego rodzaju. Większość towaru pochodzi z Sedit, ale wujek załatwił mi też dostawcę z Albuquerque w zamian za udział w zyskach. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mogę rzucić okiem? W końcu amunicja, której szukałem.
Jedyny sklep w Korat. To jest akurat zawód. No i oczywiście chuja kasy, nie? No. Ale spoko, dwa shotguny i już jesteśmy prawie z... 1000, nie, nie 1000, 500, 801. No i spoko. Mówię, najważniejsze, ma amunicję, której szukam. Wszędzie szukałem, był taki odcinek. Nie mogłem znaleźć, to już mamy. No i miał 5 teampacków, to też jest spoko. Dzięki. Akurat jedyny budynek, do którego nie wlazłem, no to ten. Aha, tu mieliśmy się zapytać, czy coś tam przy sekcji zwłok zauważył. Sheriff Francis mnie przysłał. Prowadzę śledztwo w sprawie ostatnich morderstw. Chciałbym się dowiedzieć, czego udało ci się dowiedzieć, badając ciała ostatniej ofiary. To dobrze, że ktoś wreszcie zajął się tą sprawą na poważnie. Morderca jest na wolności już od kilku tygodni, a policji nie udało się nic zrobić. Niestety nie jestem w stanie pomóc ci tak bardzo, jak chciałbym. Autopsja niewiele nam mówi. To głębokie nacięcia na ciele ofiary wskazują na to, że napastnik działał szybko i wiedział, co robi, a język został odcięty bardzo umiejętnie. Ale najbardziej uderzającą rzeczą jest użyta broń. Morderca zaatakował nożem, jakiego nigdy nie widziałem. Ostrze musi mieć bardzo unikalny kształt. To może być dobra wskazówka w dalszych poszukiwaniach. Możliwe, dziękuję, doktorze. A mogę zobaczyć, co tutaj sobie schowałeś? Gówno. A tu? W sumie to nic. To musi być ta żelazna dzielnica, bo widzę burdel od razu, pierwsze co. Tu koleś z jakimś niezłym działkiem. Mówisz, że Abby to jest dopiero laska? Dobra, jest to Merli. Okej. Rozumiem. Dwa kible obok siebie, ej. Jakby ktoś miał dwie dupy. Jakiś mutant chyba. Po co ci tyle półek, jak nic nie trzymasz? Pe. Gdzie jest wejście, się pytam. Kurwa jego. Bezczelny jestem, wiem. Nie bezczelny, tylko bezczelny. Trzy browary w szafce, kurde. Co jest ćpuny, kurwa?
Młody mężczyzna obserwuje cię wrogim spojrzeniem, bawiąc się ogromnym metalowym kolczykiem wiszącym luźno w jego prawym uchu. Czego chcesz, kretynie? Nie widzisz, że pracuję? Ty pewnie jesteś Clint. Wiesz, kim jestem? Brawo. No to czego kurwa chcesz? Morton podejrzewa, że oszukałeś go przy dostawie rudy żelaza. Chce, żebyś oddał mu pieniądze, które ukradłeś. Niewykluczone, że ulżnąłem go na parę kapsli i wyszczerzył zęby. I co? Myślisz, że grzeczniutko podwinę ogon i pójdę je zwrócić, bo tak mi każesz? Mogłem się domyślić, że nie posłuchasz głosu rozsądku. Teraz pójdę do Nestora i powiem mu, jak dorabiasz sobie na boku na jego metalu. Na pewno będzie zachwycony takim pracownikiem. Uśmiech na jego ustach skwaśniał. Słuchaj, kolego, nie mieszajmy w to szefa. Jestem rozsądnym człowiekiem. Proszę tu, masz tę kasę, którą sobie przyciąłem. Zrób z tym, co uważasz, okej? Okay? Miło się z tobą robi interesy, Clint. Trzymaj się. Retoryka zadziałała jak należy. Nie zapomnij zajrzeć do burdelu, o nie. Ja sobie zapiszę. Bo spróbuję jeszcze te szafki przejrzeć. Amunicja. Czyżby tak naprawdę brak problemów z amunicją w tej grze, bo faktycznie nie ma problemów z amunicją w tej grze. To była taka sugestia właśnie do rozwiązania problemu z mutantami, w sensie, że na pewnym etapie rozkminili, że ej, to będzie ciężkie zadanie, najpierw będą musieli poekspić i prawdopodobnie będą, nie wiem, walczyć dużo, nie, w takim razie, plus jeszcze będą musieli walczyć później, więc nasrajmy w chuj amunicji, ale za to mniej będzie leczenia. Ciekawe, czy tak było, zgaduję sobie. Marzę sobie. Może nie mniej, tylko ciężko dostępne dosyć, nie? O leczenie też trzeba sobie zawalczyć, jakby Patrol Ghouli zawsze ma po jednym, czasami mniej. A w sklepach jest raczej cienko. Na tą chwilę pamiętam dwa sklepy, które mają 5 steampaków co jakiś czas. A jakby co? Co robisz w domu mojego męża? Kim jesteś? Jestem Valery, ze mną chcesz rozmawiać? Gdzie twój mąż? Bill jest w kopalni, jest górnikiem. Tylko nie kolejny górnik. Oczywiście, w Korat to jedyna możliwa praca dla mężczyzny, który nie jest wielbicielem broni ani zwyrodnialcem. Patrzy na ciebie, jakby właśnie zdała sobie sprawę z tego, z kim rozmawia. Wybacz, nie chciałam cię urazić. W porządku, do widzenia. Robimy kółeczko. Nie chce mi się przypytywać każdego nicponia, który się tu przypałęta. Poszedł mi stąd. Za kogo ty się masz, co? O ile wiem, to nazywam się Ademar. Nazywam się tak wczoraj. Nazywałem się tak wczoraj i jutro pewnie też będę się tak nazywał. Zakoduj sobie, że jestem tu po to, żeby klepać durni, którzy zwracają Nestorowi głowę bez powodu. Mnóstwo tutaj takich łazi. Radzę ci spieprzać, zanim ciebie też sklepię. Szukam pracy. Może Nestor miałby coś dla mnie. Trzeba było mówić tak od razu i nie marnować mojego czasu. Rzeczywiście jest pewna rzecz, którą Nestor chciałby załatwić, ale nie chcę powierzyć jej swoim ludziom. Masz więcej szczęścia niż rozumu, bo zjawiłeś się w samą porę. Zajmiemy się tym we dwóch. Oczywiście, jeżeli jaśnie pan nie ma nic przeciwko temu. Nie mam, o co chodzi?
Pewien górnik sprawiał kłopoty w kopalni. Zamiast siedzieć cicho i pracować, namawiał innych do buntu, więc go przyskrzyniliśmy. Nestor widzi w tym robotę wujka. No dobra, a on we wszystkim widzi robotę wujka, ale akurat w tym przypadku może mieć rację, więc... Więc, a co tu tłumaczyć? Wydostań go z więzienia i przyprowadź do nas. Nazywa się Richie. My się tu nim zajmiemy i pociśniemy z niego to, co wiało i wujku. Tylko załatw to po cichu, nie chcemy kłopotów z glinami. Masz jakieś pomysły, jak to zrobić? Kombinuj, może spróbuj ruszyć tym czymś, co masz między uszami, jak chcesz zarobić. Ile za to dostanę? Dostaniesz za to zapłatę, tylko tyle musisz wiedzieć, ale zapłacimy ci tylko wtedy, gdy jeśli naprawdę zrobisz swoją robotę. A teraz na twoim miejscu zacząłbym się zastanawiać nad zadaniem, nie nad kasą. Zajmę się tym. Dobrze ci radzę, nie spieprz tego. Nestor ostatnio nie przepada za obcymi. Uśmiechna się. Znaczy się jeszcze mniej niż zazwyczaj. Czy to ma coś wspólnego z tym obcym, który zginął na ringu? Wyglądam na kogoś, kto odpowiada ludziom o prywatnych sprawach Nestora? Nie, bo tego nie robię. Tamten facet to nie twoje zmartwienie. W zasadzie nie jest już niczyim zmartwieniem, okej. Okay. Nie, to czołgnie. Dobra, dostaliśmy zadanko. A więc wszystko idzie dobrze. Te rzeczy mogą się gdzieś tam przydać, nie? Każdy ma swoją ulubioną kurwę tutaj widzimy. W ogóle żadnego siema, nic, od razu do półek. Ach, było. Oczywiście jeszcze do pokonania tych supermutantów trzeba będzie podejść taktycznie, a nie, że ja w środku bazy od razu z bossem walczę, nie? A jakoś tam po kolei ich trzeba będzie wyciąć. Ładnie. Mężczyzna odwrócił się od szafki i spojrzał na ciebie groźnie. Nie masz tu czego szukać, jeżeli chcesz uniknąć kłopotów, powinieneś wyjść stąd jak najprędzej. Zajmę tylko chwilkę, kim jesteś? Niektórzy ludzie nazywają mnie tutaj lekarzem, ale już dawno nie zajmuję się medycyną. Teraz w zasadzie zajmuję się tylko blasterem. Rzuca przelot na spojrzenie na drugą stronę pokoju. Jest przy nim mnóstwo pracy i wybacz, ale nie powinno cię to być. Jeszcze moment i mnie nie ma, jednak nadal do końca nie rozumiem, czym się tu zajmujesz. Nie, wyjdź stąd natychmiast albo wezwę ludzi Nestora. Jakoś nie lubię, kiedy ktoś węszy wokół blastera. Jak chcesz, cześć. Coś mu, nie? No dobra, to chodźmy do tego. Burdello, sprawdź.
Witaj, jeśli chcesz się zabawić, trafiłeś idealnie. Mam na imię Wanda i mam w ofercie najpiękniejsze dziewczyny w Korat. No, co mogę dla ciebie zrobić? Szeryf Francis mnie wysłał, muszę porozmawiać z prostytutką o imieniu Susan. Susan jest w pierwszym pokoju po prawej. Nie bądź zbyt namolny, jeszcze nie doszła do siebie po ataku. Biedactwo. Postaram się. Kobieta spogląda na ciebie z nieprzyjaznym grymasem. Czego chce? To ty jesteś Susan? Tak, to ja. Co? Przysłał mnie szeryf Francis. Chcę pogadać o napaści na ciebie. A co byś chciał wiedzieć, a? Możesz opisać napastnika? A to ciebie ciekawi? Masz czy czoło? Była wpierana ciemno, jak ten świrol mnie zaatakował, ale może i coś tam se przypomnę. No, za wysoki to on nie był. Łot trochę wyższy ode mnie, białas, nic za silny i miał na sobie jako koszulkę, zielono. Wincy nie wiem, a czekaj, czapkę z daszkiem miał na obie, jak nic ją miał, jebaniec jeden. Każda informacja się przyda, tak poza tym jak czujesz się po tym wydarzeniu? Ja? Wygląda na zaskoczoną, ale szybko się opanowuje. No, a jak ci się wydaje, a? Wpieniona jestem. We środku nocy rzucił się na mnie jakiś popapraniec. Jakby go jakiś pijok nie wystrachał, to by mi wziął i gardło podrżnął. No i jeszcze języki wycięna, na żyganie mi się zbiera, jak se pomyślał, aby sukinkot dostał to, na co zasługuje. Dzięki za informację, cześć. Żegnam. Kim jesteś? Jestem aby i zrobię co chcesz, tylko zapłać. Jak się żyje prostytutce w tym mieście? W porównaniu z innymi możliwościami to chyba najlepsza praca dla kobiety w Korat. Jestem sławna. Świetnie sobie radzę. Dzięki, pa. Merlin, podobają ci się? Wypina biust. Chcesz ich dotknąć albo coś więcej? Więcej? Zbliżasz się i szepcze ci do ucha. Zrobić tak dobrze jak żadna inna. Możesz mnie pieprzyć jak tylko ci się podoba. Jestem otwarta na wszystko. Jest tak blisko, że niemal czujesz na sobie dotyki piersi. Dotknij tych niesamowitych piersi. Merlin odpycha cię w klarę. Nie tak szybko, przystojniaku. Jeśli chcesz się zabawić, najpierw zapłać Wendy. Może tak zrobię. Co tu robi Bramin? Nic mi nie przychodzi do głowy. Okej. Cześć, jestem Trixie. Jeśli mi zapłacisz, możemy poznać się trochę bliżej. Nie jesteś trochę za młoda na prostytucję? No co ty, to właśnie moja zaleta. Nie chciałbyś spróbować młodego ciałka? Dobra. Korat. Jeszcze była jedna osoba, z którą trzeba było pogadać, ale kurwa, teraz. Trzeba było tak, z lekarzem, z tą kurwą i z kimś jeszcze trzeba było pogadać. Tu może w innej dzielnicy albo coś, ale nie jestem pewien. Dobra, chodźmy stąd na razie. Jeszcze jest tam kopalnia, w sumie może wejdziemy do środka.
ci się opierdalają albo mają przerwę. Transformator plazmowy, od razu biorę. Bo to coś niespotykanego. Co, nie widzisz, że mam coś do zrobienia? Kim jesteś? Chyba widzisz, że jestem górnikiem, nie? Nazywam się Bill. Jak żyje się górnikowi w Korat? Życie jest takie gówniane, kiepsko nam płacą, a warunki pracy są straszne. Morduję się tutaj od rana do nocy, żeby mieć to, co do garnka włożyć ze swoją żoną. W takim razie nie będę ci przeszkadzać. Okej, czy jest tu ktoś interesujący? Tam to klientka ma broń. No dobra, to jest po prostu kopalnia, tak? Może tu? To idziemy oddać pieniążki koledze tam. Może zajrzę do szeryfa, może mi przypomni, z kim jeszcze? Jeszcze jedna osoba, z jaką mieliśmy pogadać. Mów bez ogródek. Dobre wieści, przynoszę ci kapsle od Clinta. Patrzę na ciebie z niedowierzaniem, a jednak udało ci się, ale czy załatwiłeś to odpowiedzialnie? Myślę, że jestem w stanie ci to w pewien sposób wynagrodzić. Grzebię wśród papierów i po chwili wręczę ci zmięty stos podręczników i magazynów. Proszę, weź je. To niedużo, stara przedwojenna makulatura, oby ci posłużyły. Dzięki, Mortonie, z pewnością mi się przydadzą, żegnaj. Chodźmy do szeryfka jeszcze, szybko. A i tu gdzieś Richie jest, nie? To jest Richie. Musimy go wyciągnąć stąd. Doktor Lindsay powiedział, że morderca używa bardzo dziwnego ostrza, takiego jakiego nigdy Lindsay nie widział. To ciekawe, ale bardzo do mnie pomoże. Coś jeszcze. Susan opisała napastnika jako białego mężczyznę średniego wzrostu, niezbyt muskularnego. Nosił zielony podkoszulek i jakąś kamizelkę, miał czapkę na głowie. Przynajmniej to rzuca trochę światła na sprawę, ale opis nadal pasuje do wielu facetów. Co jeszcze udało ci się ustalić? Jeszcze nic. Czekaj. Tak, jakie wieści? Po prostu chcę zapytać, czy przetrzymujecie tu niejakiego Richiego. Tak, ludzie Nestora przyprowadzili go tutaj, bo chciał zainteresować górników powstaniem. Ich słowo wystarczy?
Dlaczego zabraliby dobrą siłę roboczą z kopalni, gdyby nie sprawiał kłopotów? Poza tym Richie miał swoją szansę na to, żeby się nie zgodzić i walczyć o prawdę na ringu, tak jak każdy. Wtedy nie walczyłby z Blasterem? To możliwe. Nie wydaje ci się to trochę niesprawiedliwe? Tak jest prawo, dzięki niemu mamy spokój w mieście. Co się stanie z Richiem? Jeszcze nie zdecydowałem. Dowiem się, jakie problemy sprawił i w oparciu o to zdecyduję, czy spędzi dużo czasu tutaj, czy wykonamy na nim karę śmierci. Mógłbyś go uwolnić? W sumie to nic nie zrobił. To było nieporozumienie, a teraz górnicy zaczynają się buntować z tego powodu, a Nestor chce, żeby wrócił, by ich znowu uspokoić. To Nestor jest odpowiedzialny za porządek w kopalni. Więzienie to nie przechowalnia na jedną noc, gdy ma problemy. To było nieporozumienie. Ludzie na stole przyprowadzili go tutaj bez jego wiedzy. Nikt nie wnosi żadnego oskarżenia, więc nie ma powodu, żeby go tu trzymać. Okej, powiedz Gordonowi, żeby go wypuścił. Możesz powiedzieć Nestorowi, żeby lepiej trenował swoich pachołków. Dzięki i do zobaczenia. Jeszcze jedna. Okej, no dobra, on nam nie przypomni. Jeszcze jedną osobą musimy pogadać. Jak się po prostu taka opcja pojawi dialogowa, to wtedy... Który to jest Gordon? Aha, ten chyba zastępca. Szeryf mówi, że powinieneś uwolnić Richiego. Jasne, już to słyszałem. Za kogo ty się kurwa masz? Za mojego szefa czy co, że mi rozkazujesz? Co, cwaniaczku? Cela Richiego jest otwarta. Może wyjść, kiedy tylko chce. No, na przyszłość, jak będziesz czegoś ode mnie chciał. Nie zapomnij dodać proszę. Nie myśl, że wszystko ci tu wolno. Po prostu go wypuść. Nie znam cię, jak tu wszedłeś. Ty jesteś Richie? Tak, to ja. Nie zbliżę się. Podobno ktoś w Korat chce mnie zabić. Nestor uważa, że wujek wysłał cię do jego kopalni. Mam zaprowadzić cię do Nestora na pogawędkę. No i ma rację. Chętnie mu o tym opowiem za odpowiednią sumkę. Nie boisz się iść do Nestora, skoro pracowałeś dla wujka? Wujek wolałby widzieć mnie martwego. Tylko Nestor może mnie przed nim ochronić. Dobra, uciekaj stąd i idź do Nestora. Okej, okay. Dobra, zobaczymy się w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Ja się bawię świetnie, mam nadzieję, że wy też. Zerknijcie do innych materiałów w takim razie. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia w następnych częściach naszych przygód. Na razie.